Dzień dobry Państwu. Dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem. Chcieliśmy przedstawić Państwu dzisiaj troszeczkę szczególną prezentację, czyli renesans nuklearny, jądrowy. Wybraliśmy ten temat, ponieważ widzimy duży wzrost zainteresowania, jeżeli chodzi o inwestorów prywatnych i profesjonalnych w całej Europie w ciągu ostatnich 2 lat. W tym konkretnym temacie może to był najlepsze wyniki dający wyniki na rynku w ubiegłym roku, więc teraz chcę przedstawić informację, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to jest tak ciekawy trend dla inwestorów, dlaczego uważamy, że się może trwać ten trend. Dam Państwu pewien wstęp poza jądrówką, dlaczego surowce i w szczególności metale, materiały przejściowe, jak je nazywamy, interesują inwestorów dzisiaj i jakie czynniki o tym decydują. I aby wyjaśnić, kim jesteśmy, jeżeli wielu z Państwa nas nie będzie znało, po raz pierwszy jesteśmy w tej konferencji, nazywamy się Han ETF, tak jak nazwa sugeruje, jesteśmy dostawcą ETF-ów, dlatego jesteśmy na konferencji pasywnego inwestowania. Mamy przyjemność wprowadzenia na rynek naszego pierwszego produktu na giełdzie warszawskiej, na GPW. Kto już o tym wspominał wcześniej podczas innej prezentacji, na tym kole surowców nazwaliśmy to supercykl surowców. Jest to, czy nowy supercykl surowców nadchodzi. To mamy kilka sektorów, w którym działa nasza firma, gdzie mamy strategię, o których rozmawiamy z inwestorami, gdzie widzimy, że zainteresowanie rzeczywiście wraca tymi sektorami. Złoto, jak wspomniałem, to jest ten produkt, który wprowadziliśmy na rynek w ubiegłym roku, na rynek polski, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę z tego, że polscy inwestorzy mają zainteresowanie, lubią, podoba im się inwestowanie w złoto. Widzimy bardzo zachęcające wyniki, jeśli chodzi o obrót na giełdzie, więc to jest wielki sukces, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie ze strony GPW w tym zakresie od tej chwili i przypuszczalnie rozszerzymy naszą obecność na rynku polskim i może niektóre tych sektorów będą objęte, dlatego widzimy takie zainteresowanie tymi tematami. To fakt, że transformacja energetyczna, której wszyscy słyszymy, której wszyscy czytamy, tak naprawdę zaczęła przyspieszać w ciągu ostatnich 4-5 lat, więc transformacja energetyczna oznacza, że inwestycja w takie rzeczy jak samochody elektryczne, sieci elektroenergetyczne, transmisja energii elektrycznej, fotowoltaika, farmy wiatrowe, to wszystko ma wspólny temat. Jeżeli chcemy odnowić naszą sieć elektroenergetyczną, jeśli budujemy nowe instalacje fotowoltaiczne, nowe turbiny wiatrowe, potrzebne jest dużo miedzi, nikla, manganu, technologie baterii, rzadkie metale, jeśli chodzi o silniki, które obsługują silnik turbin. We've seen a roughly tripling in investments in these areas in the last 3-5 years. So that affected really things like copper miners. They are seeing now a trend higher. Gold miners are seeing a bit of a revival, which is slightly separate from the energy transition. It has probably more to do with the economic cycle. But things like uranium mining, they have already started to take, to increase in interest already 1-2 years before some of the other topics, which are the broad transition, the broad transition metals. That's really coming now a bit more. They've had some up. Te metale przejściowe. Tu widzimy, że również zanim przejdziemy do samego uranu, powiem Państwu, co się dzieje w obszarze innych metali, innych sektorów wydobywczych, co interesuje. Tu mam interesujący wykres wydobycia złota w porównaniu z S&P. Jak wiemy, S&P tam ogólnie kapitałowe robiły, dobrze sobie radziły. Natomiast od ostatniego crashu, od kryzysu finansowego, tu był spadek dla wydobywających złoto. Jeżeli zaufamy tendencjom, które widzieliśmy od dekad, to średnio one wracają do średniej. W jakimś punkcie byliśmy tu poniżej średniej od długiego czasu, 15 lat, może sceptycznie mówiąc, że nie bez powodu, ale pewne głosy mówią, że ta tendencja się musi ponownie odwrócić. Także widzieliśmy tu zainteresowanie w wydobywaniu złota ze strony szeregu profesjonalnych inwestorów. Tutaj mamy wydobywanie złota versus złoto. Złoto bardzo dobrze sobie radziło ostatnio, sięgnęło wyżyn, ale wydobywcy jeszcze nie skapitalizowali na tej tendencji. Uważamy, to będzie również sektor wydobycia uranu będzie podobny, będzie miał interesującą przyszłość.
może się opłacić przyjrzenie się mu bliżej. Tu widzimy wykres z obszaru wydobycia miedzi. Niedawno widzieliśmy tak zwane opłaty za przetwarzanie i za rafinację. To są opłaty, które płacą ci, którzy wytwarzają po prostu z rudy miedź. To są opłaty za marżę. Trzeba zapłacić premię za to przekształcenie surowca miedzi w inne produkty użyteczne. No i ta marża ostatnio spadła, w Chinach szczególnie, bo Chiny są jednym z największych nabywców surowca miedzi, ale to za mało dostaw spot na rynku. On jest zbyt mało zaopatrzony, jest teraz większy popyt na huty miedzi, to będzie pobudzało większą cenę spot, co podniesie średniofalowo, bo pobudzi produkcję surowej miedzi. Także ogólnie sektor wydobycia metali będzie wchodził w nowy interesujący etap, być może w boom rynkowym, i przechodzimy w tej chwili do głównego tematu. Tu widzą Państwo rozwój ceny, kształtowanie ceny uranu przez ostatnie ponad 20 lat. Tytułem wprowadzenia, ostatni duży szpic to był w 2006 roku, mój chyba pointer laserowy przymarł, nie widać. Także ten duży pik to był 2006 rok, kiedy uran bardzo skoczył wraz z innymi surowcami. Nie było szczególnego powodu, dla którego akurat wtedy tak wysoko skoczył popyt na uran i na energię jądrową, ale potem cykl się skończył, pojawił się kryzys finansowy, zainteresowanie surowcami nie było tak duże i w 2011 roku zdarzyła się Fukushima, która była bardzo złą rzeczą w Japonii. Był to sygnał dla branż na całym świecie, że być może era energetyki jądrowej powoli się kończy. Niemcy zdecydowali się z niej wyjść, a inne kraje zaczęły myśleć nad zakończeniem. Japończycy mniej więcej 30% energii elektrycznej wytwarzali z sektora jądrowego. Rząd powiedział: wychodzimy z tego. Zatrzymali wszystkie reaktory. Konsekwencją tego był spadek ceny uranu cały czas, aż do minimum $20 za funt rudy uranowej. I to wpłynęło na produkcję pierwotną, na urobek kopalni. Każda kopalnia, one sprzedają rudę uranu, którą ktoś przetwarza i sprzedaje użytkownikom uranu, czyli elektrowniom i firmom energetycznym, ale przy $20 za funt nie dawało się zapewnić dochodowości działalności. To mogli robić tylko producenci państwowi, którzy mieli zagwarantowane jakieś wpływy, czyli kopalnie przestały wydobywać. I wtedy, dokładnie parę lat później, pojawił się COVID, gdzie były znowu zakłócenia wydobycia w sektorze kopalnianym. W 20 roku świat powiedział, że żeby nastąpiła owocnie transformacja energetyczna, potrzebna będzie w tym energia jądrowa jako element całego miksu energetycznego. I w ciągu ostatnich 2-3 lat obserwujemy, jeżeli przejdę na to, nie trzeba czytać tego punkt po punkcie, ale ważne jest to, że widzimy tu wsparcie energetyki jądrowej na całym świecie. Chiny będą największymi wytwórcami nowych reaktorów. Mają bardzo długofalowe plany budowania 400 gigawatów produkcji, gigawatogodzin produkcji. To jest więcej niż obecnie cały świat wytwarza. Dlatego, że moca światowa to jest 360 gigawatów z elektrowni jądrowych. Chiny chcą to przekroczyć w 2060 roku. Mają ambitne plany produkcji, ale również plan 150 nowych elektrowni.
pewnie. Jeżeli wrócimy tu na skalę Chin, mamy 400 mniej więcej 30 obecnych działających. Elektrownie Chiny mają w produkcji 20-30, kolejne 50 i kolejne 150 proponowane do oceny, czy to jest wykonalne. Także budują ogromne liczby. To nie tylko Chiny, jak powiedzieliśmy, cały świat znowu wraca. Godzi się z tym, że jednak energia jądrowa jest niezbędna do transformacji energetycznej. Jak powiedzieliśmy, Japonia ponownie uruchamia swoje stare, zatrzymane uprzednio elektrownie jądrowe. Już połowa z nich została ponownie załączona, reszta jest obecnie uruchamiana. W Korei jest 1/3 energii jądrowej mniej więcej. Chyba jest to jeden z największych 5-6 krajów na świecie, jeżeli chodzi o energię jądrową. W 2017 roku ich prezydent powiedział, zatrzymujemy jądrówkę, a następny potem powiedział, wracamy, ponownie uruchamiamy wszystkie elektrownie jądrowe. Także świat, że cały świat, nawet Unia Europejska powiedziała, ok, musimy, Francja jest największym krajem w Europie, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, oni 52 miliardy przeznaczyli na najbliższe lata na nowe reaktory. Polska zatwierdziła swój nowy reaktor jądrowy na bodajże pod koniec 2022 roku, bodajże na 4 gigawatowy, tak? 3,5 gigawata, to jest bardzo duża siłownia. Normalna siłownia to jest więcej 1 gigawat. Polska po raz pierwszy wchodzi na rynek. Japonia i Stany. Biden jest ogromnym zwolennikiem. Izba Reprezentantów właśnie przyjęła prawo dwupartyjne zwiększenia sprawności zatwierdzania elektrowni jądrowych w Stanach, aby ten proces był szybszy i płynniejszy, by mogli budować reaktory w nowych technologiach w przyszłości. Cały świat przygląda się, bo reakcja, która tu się pojawiła, to w tej chwili świat mówi, potrzebna nam znowu energetyki jądrowej, a wtedy kopalnie przestały wytwarzać. Tu się pojawił niedobór wydobycia, wzrost popytu, no i to doprowadziło do nagłego skoku cen z 30 dolarów do ponad 100 dolarów w ubiegłym roku. Troszkę teraz spadły w dolarach, ale to było potrojenie zasadniczo w ciągu kilku lat. I nagły wzrost popytu stwierdził, że potrzeba więcej paliwa do siłowni, bo kiedy się zamknie kopalnie, to jej ponowne otwarcie ze stanu jałowego, z zatrzymania, wymaga 3-4 lata. To nie jest stworzenie nowej kopalni. Wybudowanie nowej kopalni zajmuje 10-15 lat. Tak, to są bardzo długie cykle gospodarcze, jeżeli chodzi o decyzje w sektorze wydobycia i wytwarzania pierwotnego. Dlatego ceny wzrosły, bo wielu traderów i użytkowników powiedziało, że będziemy mieli problem w ciągu najbliższych lat, bo wiele z tych energetyki innych będą myśleli długofalowo. Ja mam tyle plany na tyle i tyle reaktorów. Muszę sobie zabezpieczyć paliwo na 5, 10, 15 lat. Jeżeli trzeba zabezpieczyć, trzeba zawierać umowy ze sprzedawcami i nagle cena znowu wzrasta, bo popyt wzrasta. Wiemy, że będą problemy z podażą i w tej chwili to się załata obecnymi zapasami, bo są składy uranu. W przeszłości ludzie przetwarzali stare głowice jądrowe na paliwo, ale to też ma pewne granice, w związku z czym otwarte pozostaje pytanie, jak szybko da się ponownie rozbuchać produkcję kopalni i uruchomić nowe wydobycie. Oczekiwania obecnie są takie, że będziemy mieli deficyt podaży przez najbliższe 3-4-5 lat do końca tej dekady. Jest to jeden z głównych powodów, dla których ten cykl był tak interesujący w ubiegłym roku. Dlaczego też wydobywcy uranu widzieli wzrost 80% w zeszłym roku. Spadł w tej chwili on troszeczkę, rynek troszeczkę przystanął we wzroście, ale to ten trend się utrzyma przez najbliższe lata, naszym zdaniem. I pokrótce podkreślają, dlaczego ludzi to interesuje. To dwie statystyki, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Po pierwsze,
jest to stabilne wytwarzanie energii bazowej, czyli kiedy one zostają uruchomione, to pracują na pograniczu swojej maksymalnej mocy. To nie jest tak jak z turbinami wiatrowymi, gdzie przy braku wiatru nie ma energii, a przy silnym wietrze jest nadpodaż energii i jak to się zdarzy w nocy, to popyt jest zmniejszony, bo ludzie idą do domu po zmroku, kiedy idą spać, popyt spada i tyle energii wiatru nie jest potrzebne. Rano znowu wstają, zwiększają popyt, także te w tych cyklach potrzebna jest energia do bilansowania systemu. Jeżeli byśmy przeszli na czystą energię, a pewnego dnia nie byłoby słońca i wiatru, to co wtedy zrobić? Są tylko dwie opcje. Albo magazynowanie energii, potężne akumulatornie, żeby oddawać przy braku, a drugie no to jest utrzymywanie generacji podstawowej w podstawie, gdzie energetyka jądrowa gwarantuje stałe zaopatrzenie w energię zawsze. No i kolejna sprawa to to, że energetyka jądrowa ma najniższy ślad węglowy ze wszystkich źródeł. Jedyny czas, kiedy się tak naprawdę wytwarza CO2, to w trakcie budowania reaktora, kiedy jeżdżą ciężarówki, wylewa się budynki i tak dalej, ale przy eksploatacji reaktora jądrowego nie ma emisji CO2, jest to bardzo zielone źródło energii. Oczywiście trzeba powiedzieć uczciwie, że nie wszystkim podobają się elektrownie jądrowe, bo wypadki się zdarzają, tak jak w Fukushimie, w Czernobylu, w innych miejscach, ale kontrargumentem tu jest to, że mamy w tej chwili bardzo nowe i dobre techniki. W tym obszarze są nowe modułowe reaktory. One nie są w 100% bezpieczne, ale znacznie bezpieczniejsze niż w przeszłości. Jeżeli to się wykorzysta, to można racjonalnie zmniejszyć ryzyko pojawienia się ponownie takich wydarzeń. To są dwa główne argumenty, dla których ludzie są za energetyką jądrową. To jest to, co mówiłem częściowo, nie będę wiele się nad tym rozwodził. To jest na zielono i na niebiesko mamy oczekiwany długofalowy popyt na uran w oparciu o wzrastający popyt ze strony elektrowni, a to jest podaż z kopalń, które spada. A to się chyba zmieni, jeżeli ceny się utrzymają wysokie przez dłuższy czas, pojawią się nowe źródła wydobycia, nowe pokłady uranu. Obecnie Kazachstan jest tym słoniem produkcji, prawie połowa uranu świata od nich pochodzi. Co interesujące, Australia była na czwartym miejscu. Oni mają największe rezerwy na świecie znane obecnie, ekonomicznie sensowne. Chyba 1/3 podaży uranu na całym świecie pochodzi z Australii, ale jeszcze to nie zostało, że tak powiem, rozwinięte. Ale w przyszłości może nastąpić przejście na Australię. Kanada jest niezłym producentem w tej chwili. Podobnie, jeżeli chodzi o zapasy, Kazachstan obecnie jest przyczyną pewnych problemów, że Kazatom, największy producent uranu w Kazachstanie, w tym pierwszym kwartale tego roku, w styczniu, powiedzieli bodajże na konferencji prasowej zamykającej rok finansowy poprzedni, powiedzieli: przepraszamy, jesteśmy w stanie wytworzyć tylko 20% mniej uranu w tym roku niż obiecywaliśmy. Dlaczego? 20% mniej produkcji od nich przez 0,4 pomnożone, to spowoduje spadek podaży uranu na świecie 8%, bo cena wtedy spadała. Wszyscy powiedzieli: dobrze, że skąd weźmiemy uran? A oni powiedzieli: nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego tak jest, bo teraz różne źródła mówią różne rzeczy. Wtedy powiedzieli: nie mamy kwasu siarkowego, nie mamy chemikaliów do wypłukiwania uranu, ale teraz się pojawiły plotki, że po prostu tamowali sprzedaż, żeby poczekać na wzrost cen. To jest duże ryzyko. Takie ryzyko może czasami, tak jak brzydko to brzmi, może być dobre dla cen akcji, dla inwestorów, również kwestia polityczna, to czasami działa na korzyść.
jeżeli może podbić ceny. Tyle, jeżeli chodzi o prognozy uranowe. Zostawię Państwu teraz przemyśleniami, jak inwestować, jeżeli ktoś chce. My tutaj dwie strategie stosujemy. Inwestorom dajemy możliwość szerokiego wystawienia na całą branżę, na wydobycie uranu, jeżeli ktoś pójdzie zgodnie z tym podejściem. To Kazatom i Cameco z Kanady, największy producent, to są duzi gracze światowi, silnie inwestują chyba 30%, jeżeli ktoś zainwestuje w te duże firmy, to potem mamy tu mniejsze firmy. Wiele mamy tutaj wystawienia na Kanadę. Można mieszać również fizyczny uran notowaniami, gdzie mamy taką strategię, gdzie już mamy 80% kapitału spółki wydobywcze, a reszta to jest fizyczny uran. Jeżeli ktoś chce troszeczkę więcej podziałać długofalowo, a jest nastawiony na taką hossę rynkową, to może to rozegrać, wyłączając tych dwóch dużych graczy. Wyrzuca Kazatom Prom i Cameco, nie inwestuje bezpośrednio w fizyczny uran, należuje tylko mniejszych firm, czyli tak zwanych młodszych górników. Ich zaleta jest taka, że to są firmy młode, jeszcze nie zaczęły często produkcji. Mają kopalnie i tereny, w których są prowadzone poszukiwania i rozwój, a oni sprzedają tylko uran na kontrakty długofalowe na przyszłość. Także im się, jeśli chcecie ode mnie kupić uran na najbliższe 10 lat, zaczynając od roku 2027 do 36, dobrze, to oznacza, że mogą skorzystać z wyższych cen niż które mamy dzisiaj, bo oni będą sprzedawali produkcję przyszłą po wyższych cenach. Cameco i Kazatomprom to są większe, stabilniejsze firmy, ale one mają wiele starych kontraktów z przeszłości. Mają ten bagaż biznesu z przeszłości, kiedy ceny były niższe. 30, 40, 60 dolarów za. Także mniejsze firmy, juniorzy, skorzystają na wyższej wejściu na rynek, kiedy cena uranu wzrośnie, będą mogli lepiej na tym skorzystać. Duzi, mający mniejszą betę, dadzą większą stabilność. To jest kwestia apetytu na ryzyko i tego, jak chcą Państwo to rozegrać. Tak wyglądał przegląd. Dziękuję Państwu za czas, za zainteresowanie. Mam nadzieję, że nowego Państwu powiem. Spójrzcie Państwo na naszą witrynę, tam mamy troszkę więcej materiałów informacyjnych. Dziękuję bardzo.